Bardzo ciekawie zapowiadało się spotkanie lidera rozgrywek drużyny Prawie Plus Liga z Fatamorganą. To tym pierwszym dawano zdecydowanie więcej szans, bo w sezonie są niepokonani, radzą sobie od początku zmagań wręcz doskonale. Do starcia z Fatamorganą mogli się pochwalić kompletem 8 wygranych. Ich przeciwnik był lekko na plusie, bo do 3 porażek dołożył 4 zwycięstwa. Faworyta więc nie trudno było wskazać. Rozpoczęło się zgodnie z oczekiwaniem, bo pierwszego seta Prawie Plus Liga wygrywa 25-23. Ta partia już jednak pokazała, że Fatamorgana będzie się bić na całego. I tak też było, co udowodniła druga partia. Kapitalne otwarcie Fatamorgany i doskonała gra tak naprawdę w każdym elemencie. Siatkarze tej drużyny zwyciężają 25-17 i doprowadzają do remisu po 2 pierwszych setach. O wszystkim więc decyduje trzecia partia, w której walka trwa o każdy centymetr boiska. To spotkanie okazuje się świetną reklamą rozgrywek. Ostatecznie set kończy się podobnie jak ten inauguracyjny, wygraną Prawie Plus Liga 25-23. Zwycięzcy więc pozostają niepokonani, umocnili się na prowadzeniu w tabeli. Drugie miejsce zajmują Korki, a trzecie Zenit. 2 lutego zostanie rozegrana ostatnia kolejka spotkań pierwszej części zmagań. Później już tylko emocje związane z fazą play-off. Na 23 lutego zaplanowano półfinały, a 29 lutego odbędzie się wielki finał i wtedy poznamy zwycięzcę całych rozgrywek.